yemek merak mı? Ne var ja powiedziałem, że ty masz taki obraz, bo on lubi takie rzeczy, ale jego to nie rajcowało. Taki obraz? Nie taki różny, bo takie zbierał różne takie świętości, wiesz, też takie zbierał, ale już nie zbiera, bo już nie ma ochoty. Przeszło mu, przeszło. Ma meble ze złota, wszystkie ma ornamenty, jakbyś zobaczyła, to po prostu jak w domu. Jak w domu szlacheckim, wiesz. Sadzi się. No. O ścianę się ota w domu szlacheckim. Tak, tak. Ten klasyczny palobek. Tak. No i co widziałaś się z tą Ewką? Boże, daj mi przy się ledwo weszła, mam już brzuch powiedzieć. Nie, ja żartuję, tylko bo ja nie, tylko tak no nie było mówię, kloby. Była. Nie było, była poczta głosowa na początku, później już. Aha. Więc wetknęłam jej klucz, który otwiera. No. Ta chatka, co wisiała na sznurku, to była na glebie, na tym no. Szczeniak z Elwaliką. No to mnie zakrobał, bo przecież radośnie pojechałam te swoje buraki. Ale gdzie buraki? No jak to gdzie? No tam, gdzie ona wiesz, urzęduje. Aha. No. Na wioskę? Nie, ona ma do pupu, ona ma neutotermin do pupu. Aha. Tam u siebie i muszę się meldować, więc... Wiesz, no, być może ma tam jakiś plan B kogoś znajomego, może się wcześniej zatykowała. No. Napisałam karteczkę, ponieważ mi zamokły dokumenty do szpitala, jak mi ten, a jej do suszenia tam odłożyłam. Tak. No i napisałam, że i to idę do szpitala na Radomczą, szóste. No. To są dokumenty, A są, że to powiedzieli, że oni są gdzieś w kąpie, to się otworzy w razie czego, no ale no. Wiesz, ona o tym nie musi wiedzieć, bo po co jej ta wiedza. No, że jeszcze coś, to mam do zabrania, moje klucze na stole. No i że jak będzie, żeby zadzwoniła, ja zejdę i odbiorę z bramki, spod bramki. No. Bo trudne, że mi ja po raz 10 jeszcze tam szła. A czy ona będzie dzisiaj, to ja tego nie wiem. W każdym razie byłam uczyśki. Pomyślałam, że ona ma komplet kluczy. Następno mówi tak, ale mam w domu. Ja mówię, no to już to mamy problem. Ha, ha, ha. No to sobie dokłada do pieca głupia krowa. Tyśka powiedziała, że jak tego, to ją wypierdolę. Ja mówię, ty to powiedziałaś, nie ja ci dostarczam, tylko na kim pan powie, nie mam prawa za ciebie podejmować decyzji. Co zrobisz, tak będzie. No czy na stałe, czy co drugi tydzień, to tego nie wiem, natomiast przynajmniej na skruszenie to wyleci do Marioty. No ale ona tutaj powiedziała, ja ci coś powiem. Ona jest naprawdę nienormalna, no stwierdzam już teraz w przekonaniu, że ona ma nierówno. No. Jak miała być kiedy to wczoraj o 9 miała przyjść, to dzień wcześniej ona powiedziała, no ja będę musiała tu pomieszkać teraz trochę. Ja mówię, to przyjdź o 9 i zrobisz swoje, potem, nie wiedziałam, że one przyjdą, ale zrobisz swoje, a jak ona wiedziała, że przyjdą, ja bym jej tu zostawiła ją, dałabym jej klucze, ona by potem zamknęła i by porozmawiała. A tak nie wyszło, ani nie pomieszkała, ani nie posprzątała, ani nie porozmawiała. No to czyja to wina? Że one mają być koło 12, mówię, słuchaj, to albo ty mówisz jakąś godzinę, albo mówisz inno, to się zdecyduj, czy tak, czy siak. No. Ale sama miała być o 9. Co ona tam planuje, no to... Nie wiem. My dla jej dobra, my jej nie życzymy źle. Oczywiście, tylko ona sama w gówno wdeptuje na własne życzenie. No i pewno gdzieś z babami na ławce się spotkała, no bo to nie wiem, co mi to obchodzi. To już wiesz, nie nadążam za jej głupotą, bo już mnie to męczy. Wiesz, ja jestem człowiekiem logicznym, postępuję logicznie. No, więc na pewne rzeczy by nawet nie wpadła, że można tak, słuchaj, zachmęcić coś, no. No więc nie wiem. No ale ona postępuje nielogicznie. Nielogiczne i to w każdym przypadku, cokolwiek robi, robi źle. No. Jest konfliktowa, nie potrafi iść na kompromis. No mówię... To twoi wody nalewa, ciągle kręci, tak. Nic nie dala. No, co te wody nalewa i tu przelewa i jak ona pije, to słychać. No bo ona specjalnie się odbie. Krysia powiedziała tak, słuchaj, jak ja zasypiam i ona wiedziała, że ja zasypiam, to zaczęła złośliwie balić łyżką o ten słoik i a czekała na moment, jak zasypiam. Wcześniej tego nie robiła. Albo na przykład szła, to chociaż w łóżko stuknęła. Mój no klasyczny ham. No ham się zawsze tak w stosunku do pana zachowywał. No, to będzie miała to, co chce. A lato się kończy, już nie będzie tak miło i przyjemne. Jak to?
nie będzie tak miło, nie będzie. Więc ja mówię, słuchaj, ona chce od ciebie de facto tylko 50 zł na papierosy, bo tak drugi dzień, to tak wychodzi. Ona, że nie palę. Ja mówię, to wobec tego połóż 50 zł na stole. Ktoś kupi, bo wie gdzie najtaniej. No. Ale ja mam wysokie ciśnienie, ja nie mogę pracować. Ja mówię, skoro nie możesz pracować, no to po coś tu przyjechała. No uważa, że ktoś ma obowiązek utrzymywania ciebie za darmo, chociaż minimalnie wykaż jakąkolwiek aktywność. Ludzie ci pomagają, ale są granice tego pomagania. Ja cię ostrzegam, jestem tylko pół jeden carski. Niczym więcej, dobra, muszę. Ale sama widzisz, jaki ten Polak jest głupi. Na w centrum to ja obserwuję. Palą papierosy jeden za drugim pod rotundą. A potem jak maraka, to do Matki Boskiej się modli i potem jaki problem? Matka Boska nie wysłuchuje, bo jej w ogóle nie ma, wysana z palca, nie pomaga. A czemu niby miała pomóc? Ale trzeba akurat ma pomóc tak. Dlaczego miała taki mędą? Miałaby. No to jest to ciągle. Jak ma pomagać, to człowiekowi wartościowemu. To czy ten Polak jest mądry? No i dobra, ja w każdym bądź razie muszę odpocząć, ja się muszę zapakować. Ja muszę już odsapnąć, mnie wiesz, brzuch boli, ja mam tego, no. Muszę się zapakować. Się. No przecież muszę piżamę wziąć, kapcie i później sama wziąć, no. Nie pójdę tak jak stoję. No to wiadomo. No to muszę, wiesz, mentalnie się przestawić na inne tryby. Muszę tam być o 6:30 rano, bo muszę się jeszcze zarejestrować jako planowa, tam wiesz, operacja. No to nie musisz do tej grubej tam łazić. No nie, no więc grubej napisałam kartkę, chociaż ja nie wiem, czy ona dzisiaj będzie. Według mnie to może i nie będzie. Napisałam, że jak przyjedzie, napisałam godzinę, że tam ponownie, że proszę, żeby mnie przyniosła te dokumenty. No. Napisałam, gdzie to leży, żeby mi to przyjdzie, bo mi są to na jutro potrzebne, że niech zadzwoni, ja zejdę. No. Ja parę razy chodziłam. No. Robiłam nawroty. To teraz jej psi obowiązek mi to przynieść. O, nie zgodka, skończyło się wyjadanie z dzióbka. No. Wiesz, ona nie była znowu, ona i taka coś przyniosła. No nie, no wiesz. I pracownica. No na pewno, ale wiesz, no. Niech przynajmniej ta ją wyślę na tydzień do Mariotta. To trochę pochody na bierze. To jej nie zaszkodzi. Chociaż tyle. Jakaś kara musi być za to. Ja z wywieszonym językiem, ja sobie powinnam dzisiaj pauzować, prawda? A ja musiałam chcąc, nie chcąc, ja się spotkałam na chwilę z Bogdutką Jordanowskim. No. No ale widziałaś się z tą swoją tą Joanną? No widziałam się, bo podałam numer konta Jasi, to musiałam z numerem konta przyjść. No. Mówię, wyślij list polecony, bo mam nadzieję, że ja to wyjdę. Ale jakby nie wiem co, to mogą mi zapuszkować, a to w ciągu 3 dni, więc Jasia swoje zrobi. Napisałam wszystko jak trzeba, pójdzie, no. No i dobrze. No i dobrze, a kiedy? No to tego co nie wiemy, no bo już na to wpływu nie ma. Coś się wyciśnie, dobre. No. I w związku z tym ja za chwilę już się wyciszam, odpocznę. Na pewno. No i jutro kurczę przez 6 muszę wyjść, znaczy o 5 pobudka. No ale to już najmniejsze jest bardzo. Na dzień, tak? No na dzień, jeszcze później muszę polecieć, jeśli... No daj ten telefon, naładujemy, będziesz mogła sobie go wziąć. Bo jeszcze muszę polecieć, bo skonsultowałam to na tym sorze w tych planach. Ja wiem, że pani. Tylko jak wyjmujesz, to nie tego, tylko do góry. No dobrze, do góry. I mówię, musimy jakoś wyjść z tej głupoty. No mówię, proszę panią, no przecież to jest, jak pani robiła poradnik ginekologiczny, to przecież to jest ślad. No przecież to oczywiście, że jest ślad. Czyli muszą skserować te moje wyniki, czyli jeszcze muszę pójść do poradnik ginekologicznej, jeśli by krowy nie było. Ale zawsze jest plan. Ja sobie poradzę, ale po co takim odwalem się? To są debilne. Bo debilką jest. No jest, 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 jest. Duży łeb ma, wszystko. Co z tego, że ma duży łeb, jak w głowie sieczka? No to właśnie debil ma duży łeb, małe oczka. Nie, o właśnie, jednemu Bozia dała wiesz, ręce do pracy, a drugiemu głowę, no jej na pewno w głowie nie dał. Odpocząć. Ja już czuję, że już wiesz. Nie wiem. Ja nie, ale ja już jestem przemęczona. Ten brzuch też nie jest taki, wiesz. To się stawia wewnętrzny, tkliwy jest. Już nie mogę, już muszę pozwolić. Już teraz
sobie leżę i tak, no jak to się mówi. Kiedyś kobiety miały. Jak się owijały na mężczyznę. Także ten Polak taki głupi jest, no, że Polak sobie robi źle. Bo Polak jest głupi, bo samego założenia jestem, jak był. A dzisiaj tam jest pod tym metrem, tam po piątej, koło szóstej, to znowu przywiozą te takie styropiany i będą rozdawać jakieś wegetariańskie obiady. A to jak się po drodze, to przyjdzie. Nie, tam coś. Ja już leżę. Ja tam w tym roku to ja się w Pałacu Kultury wychodzę, patrzę, a tu ludzie na ławkach siedzą i żrą. Bo to się załapali wszyscy. No ci, którzy byli przy, bo to potem do później tam lekło. A ja jutro to mam rano bez jedzenia i bez picia, bo to sobie pysku trzeba. No rano nie wolno jeść. Później po tym wszystkim bieżnikowaniu to mi dadzą kleik. No i paszą wolno, no tam jeść po południu. Nie ma teraz siedzenia. Ja będę tak pod wpływem głupiego Jasia. No to wiesz, będzie mi radośnie. Ale w nocy ciebie nie będzie. Nie, to jest tylko na jeden dzień. No. To jest zabieg jednego dnia. Albo jak ciebie zrobią, powiedzą już może pani do domu. Więc to się idzie do domu po tym wszystkim. No. To rano się idzie i po południu się wychodzi. No. To nie miejscami, że to trzymają kobiety. Właśnie. No, to ja wiesz, wieczorkiem to ja jestem tam gdzieś koło 18 czy koło któreś. Jutro? No a jak? No przecież oni mają punkty. No to ty że w nocy będziesz. No będę między 17, 18 jakąś tak. No. No. Żebyś się nie zdziwił, że ja tu jestem. A czy ja się dziwię? Tak jak będzie maleczek, to się dziwi, a tak jak nie ma. Maleczka równo. A jak niego nie ma? Pewną część ciała. No, dobra, to ja już się powalę. A ty co, przychodzisz, wychodzisz, czy tak nie wiem, co? No ja cały czas chodzę i wychodzę, a tu się pojawiam i znikam, no. A teraz jesteś na jakim etapie? Przychodzenia czy wychodzenia? Nieważne. Siedź, może spać. A, dziękuję ci, dobry człowieku, za pozwolenie. No. Może spać. Dobra, siusiu. O, najpierw. Obowiązek. Radio kończy. Na tej przystawowej płycie nowe twarze, jako paradoksalnie nowa twarz na płycie, bo przecież nie w sieście, a obok nich nowa twarz, nienawiść, gdyż nie są zdolni do przebaczenia, rujnując życie swoje i właśnie innych, zamiast właśnie znaleźć się ludzie radość, nie znają, pogody, się ducha i pokoju, powiedział Franciszek po wyjściu z kaplicy Porciunkula. To ona była celem krótkiej, zaledwie dwugodzinnej wizyty Ojca Świętego w Asyżu w czwartek.
escuela del perdón. Przebaczenie to z pewnością główna droga, którą trzeba pójść, aby osiągnąć miejsce w niebie. A trudno jest przebaczyć. Jakże wiele nas to kosztuje, by przebaczyć innym. Pomyślmy o tym. Dlaczego powinniśmy przebaczyć komuś, kto nas skrzywdził? Ponieważ nam samym, jako pierwszym, przebaczono i to nieskończenie więcej. Wśród nas nie ma nikogo, komu nie przebaczono. Niech każdy z nas pomyśli o tych złych rzeczach, które uczyniliśmy, a które Pan nam przebaczył. W Asyżu Franciszek chciał zwrócić uwagę świata na jeden z istotnych elementów Roku Miłosierdzia, jakim jest przebaczenie, uważa Greg Burke, nowy dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej. Komentując na gorąco krótką wizytę papieża w rodzinnym mieście świętego Franciszka, zaznaczył on, że o potrzebie przebaczenia Ojciec Święty nie tylko mówił, ale wyraził to również poprzez spontaniczne przejście do konfesjonału. Przesłanie papieża jest jasne i ma zasięg ogólnoświatowy, bo cały świat potrzebuje dziś przebaczenia. Franciszek dobrze wie, jak trudno jest przebaczyć, ale papież obstaje przy tym, że trzeba się uczyć przebaczać, bo Bóg jako pierwszy nam przebaczył. Franciszek mówi jedno i drugie. Bardzo trudno jest przebaczyć, ale jest to bardzo potrzebne. Ojciec Święty mianował arcybiskupa Salvatore Pennacchio nuncjuszem apostolskim w Polsce. Aktualnie pełni on te funkcje w Indiach i Nepalu. Arcybiskup Pennacchio urodził się w 1952 roku w Marano koło Neapolu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1976 roku i został inkardynowany do diecezji Aversa. Następnie podjął studia w Papieskiej Akademii Kościelnej. Po jej ukończeniu rozpoczął pracę w dyplomacji watykańskiej. Tuż po nominacji nowy nuncjusz skierował za pośrednictwem Radia Watykańskiego kilka słów do Polaków. Cześć Boże! Mi affido alle vostre preghiere. Powierzam Waszym modlitwom i Matce Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski, moją nową misję powierzoną mi przez Ojca Świętego Franciszka w Waszym drogim kraju, w kraju Świętego Jana Pawła II. Il paese di Santo Giovanni Paolo II. Szczęście Boże! Dbał o zachowanie żywej wiary. Był ojcem kapłanów i wiernych powierzonych jego pieczy. Napisał o zmarłym kardynale Franciszku Macharskim Ojciec Święty. Papież modlił się przy łóżku nieprzytomnego już kardynała. We wtorek z żalem, jak przyznaje, przyjął wiadomość o jego śmierci. Był arcybiskup Krakowa, miał 89 lat. Jezu, ufam Tobie. To biskupie zawołanie było dewizą jego życia i posługi pasterskiej. Dziś, w jubileuszowym Roku Miłosierdzia, stało się wymownym zawołaniem ogłaszającym wypełnienie dzieła, jakie powierzył mu Pan już w akcie chrztu, napisał Franciszek. Przypomina, że kardynał Macharski przewodził Kościołowi w Krakowie w niełatwych czasach politycznych i społecznych transformacji, z mądrością i ze zdrowym dystansem do rzeczywistości, dbając o poszanowanie godności każdego człowieka, o dobro wspólnoty Kościoła, a zwłaszcza o zachowanie żywej wiary w sercach ludzi. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Dziękujemy Radiu Watykańskiemu. Zbliża się godzina 16:30. Słuchają Państwo Radia Maryja. Zapraszamy teraz o tej porze na audycję literacką. I zwiadowcy Armii Krajowej. Przeżyjmy to raz jeszcze, aby przypomnieć i ocalić od zapomnienia te wielkie dni chwały i bezgranicznego poświęcenia żołnierzy i ludu Warszawy oraz późniejszych refleksji. Never.
Także proszę Państwa, Powstanie Warszawskie. Warszawa, 1 sierpnia 1944 roku. Godzina H. Powtarzam, godzina H. Powtarzam, godzina H. Polacy, godzina H wybiła. Do broni! No Janek Witek był uciekając. A był w wojsku w sumie polskim. Ale co to za wojsko tam jest? Ze zimno było i brudno w tym wojsku. No ale jak miało. Minęło kilkadziesiąt lat. No. I on tam był w wojsku i podpatrzył ten ma ładne nogi, ten dupę, ten kasa. I tak się zaczęło. I tak się zaczęło, bo on nigdy nie praktykował, on tylko podglądał na odległość. Piekłem na ziemi. 63 dni. No ale on wszystko podglądał. Próbą, dramatyczną próbą ocalenia. Ocalenia przed tym, co nastąpi. On podglądał wszystko. Próbą. Próbą ogniową. Ogniową próbą ducha narodu. Krzykiem oręża i ludzi. No ale ta Kasia Kowalska śpiewała taką piosenkę. Boisz się wejść, boisz się wyjść. Wołaniem. Taka piosenka brzydka. Ale treść jakaś tam jest. Walką. Walką. No przecież on jeździł wszędzie jako handlarz. Zrobił karierę. Żeby poznał prawdę, to na pewno by zrobił karierę, bo by bracia pomogli mu znaleźć pracę, bo by go nie zostawili. A tak to sami powiedział, a ja sobie jakoś tu na tej opiece to spędzę, na tej podłodze. Spał na podłodze, spał, tak. Kartą historii. Krwią i dramatem wielkim, dramatem ludzi wolność miłujących, poświęceniem pełnym dla ojczyzny i narodu, potrzebą i koniecznością czasu i sytuacji, widzeniem w przyszłość Polski, a może ludzkości, potwierdzeniem zamierzeń sowieckich względem Polski. Ale co z tego? Gadzie obsylane, wschodnie śmierdzące. Bezsilnością i tchórzostwem Zachodu wobec Kremla. Plamą na życiorysach polityków i strategów Zachodu. Osamotnieniem w walce na śmierć i życie. Ziarnem niepodległości w glebę narodu wrzuconym. Pieśnią i legendą. Legendą i pieśnią oręża polskiego. Lecz pęknie pocisk.
Był to wielki zryw wolności, szaleńczy i krwawy. Zmiana okupanta i granity zła. Dramat narodowy i krwi, i łez mórz. I ta wiara w wolność i w moc Twoją, Boże, i ziarno wolności w narodowej glebie, przed wrogiem ukryty, moc daje w potrzebie. To był przed Powstanie warszawskie. Czym było? Było modlitwą za ojczyznę. Wolność dojrzewa nieśmiało nad ojczystymi siłami. Maryjo, Królowo Polski, wspomagaj. Czuwaj nad nami. Ręka złośliwa zasiada w pszenicy ostry, konkory. Maryjo, ponieś żniwiarzem oczyścić z chwastu. Słuchaj, wysycha na sawannie, nie ma trawy, nie ma w ogóle. Pana na czci godne, łaskawa. Wspieraj dobrymi radami, daj wiarę jutra lepszego Twymi świętymi rękami. O mądrość, o rozum, męstwo, pobożność i bojaźń Boga, przez Ciebie, Matko, prosimy na trudnych ojczyzny drogach. O Pani nasza, Matko nasza, bądź pozdrowiona w kościołach, kaplicach, domkach, światłami gromic, w świetle chwały bądź pozdrowiona, łaski pełna od swych czcicieli przez świat cały. W wizerunkach, na medalikach, ciepłem człowieczego dotyku bądź pozdrowiona, łaski pełna i na mym również medaliku. W poematach o Tobie pisanych, słów uroczystych bukietami bądź pozdrowiona, łaski pełna. Czuwaj, czuwaj nad poetami. W pracowniach mędrców i uczonych, wysiłkiem i pojaźnią Bożą, bądź pozdrowiona, łaski pełna. Niech w imię Boże myślą, tworzą. W pieśniach śpiewanych dla Twojej chwały, chóru ziemi potężnym głosem, bądź pozdrowiona, łaski pełna. W blasku gromnic chroń przed złym losem. Śmierć co dnia w oczy patrzyła, pod rękę kogoś wciąż brała. Przywykłem do jej widoku, na jutro mnie odkładała. Przed każdym wielkim zadaniem, ponad mój wiek, ponad siły, kochane ręce mej matki na drogę błogosławiły. A jeśli wpadniesz, synku, wytrzymaj każde trudy. Śmierć nie jest taka straszna, niech cię prowadzi ten z góry. Straszna i podła jest zdrada, wiem, że mój synek nie zdradzi. Idź, mój kochany, najdroższy, idź, idź, niech Bóg cię prowadzi. Szły szyfry, szły rozkazy pod mą koszulą podartą pośród żandarmów niemieckich i zbrojną po zęby wartą. W drewniakach szedłem zimą, a na bosaka wśród lata.
dumny, że za koszulą mam losy wojny i świata. Powrót. Matka w łzach szczęśliwa witała czule na progu. Potem klęczała, klęczała, modlitwą dziękując Bogu. Daj takie matki ojczyźnie, Boże wszechmocny, nasz Panie, daj Polsce synów odważnych, niech cud nad Wisłą się stanie. Żołnierze Armii Krajowej, narodów wspaniali synowie i córki, wy sztandar bojowy wznieśliście do góry, wysoko. Wy słowo wolność wzięliście na barki, wasze dumne czoła, nieugięte karki, pamiętam. Zrodziła was walka dla ojczyzny chwały. Czyny wasze równych w historii nie miały. Chwała wam za to. Wkładliście w tę ziemię krew, życie i młodość. Klęknąłem w skupieniu przy grobie powstańca. Po każdej zmówionej cząsteczce różańca myśli moje biegły przez powstańcze groby, przez te najświeższe i te z każdej doby. W myślach mych to samo, co myśleli oni, kiedy umierali z karabinem w dłoni. Być idei waszych chcę być prawym synem. Moi święci polscy, święci z karabinem, stańcie z żyjącymi przed Polski królową, częstochowską matką i tą różańcową. Da wiarę, nadzieję, da rozum, da męstwo, da sprawiedliwość i prawdzie zwycięstwo. Jesteś człowieku, samotnie stojący wśród kwater mogił powstańczych, tu na Powązkach. Jestem jednym z wielu tysięcy, co przeżyli powstanie. Po tylu, tylu latach przyjechałem. Przyjechałem, aby odwiedzić i złożyć im hołd. Moim kolegom, przyjaciołom. Przyjechałem z Bostonu, ze Stanów Zjednoczonych. Tam teraz żyję i mieszkam. Nazywam się Aleksander Biedak. Po 13 grudnia 1981 roku aresztowany w mojej ojczyźnie. Aresztowany w Polsce za działalność niepodległościową. W roku 1982 wyemigrowałem do Ameryki. Tam działam w kręgach polonijnych. Tam też wydałem kilka zbiorów swoich utworów pod tytułem Jaka Francja? Polska oraz Zamordowanym w Katyniu. Nie, jak ta maryczka się poleciało, że tak wyskoczył. A tak zawsze trzeba się pod hinduskim prysznicem. Pełnię funkcję dyrektora wykonawczego
fundacji i komendanta 8 Okręgu Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Stanach Zjednoczonych. Dwukrotnie. W roku 1992 i 1993 zostałem wybrany Polakiem Roku w plebiscycie ogłoszonym przez nasze polskie radio Kontakt. Metropolii. Nie, na takie głupoty to ja nie idę. Ja idę jak do łazienek, jak jakaś wystawa po drodze. Ale tam jechać. Że tak powiem, rewiny. Specjalnie to nie. Festiwal tak. Powstanie warszawskie. Byłem wówczas dzieckiem i pełniłem służbę jako łącznik i zwiadowca oddziałów Armii Krajowej. Byłem żołnierzem polskim, żołnierzem Armii Krajowej. Siedzę tutaj już od kilku godzin. Rozmawiam z moimi kolegami, bohaterami tamtych dni. Nasz polski cmentarz Powązki, cmentarz bohaterów. Sanktuarium narodu polskiego i kawał historii. Historii narodu. Cześć wam, żołnierze Zośki i Parasola. Polska żołnierska spotkała was dola. Mogiły żołnierskie. Tysiące, tysiące i myśl jak walka wrzące gorące. Że pan Koklasz to oczywiste. Ona krzyżem. Taka baba heroi. Krzyżem. Ona to jest germanistka. Drużyny. Ale dlaczego ludzie są plutony. Tacy, że na Facebooku kompanie. Piszą takie bzdury? To też nie batalionu. Wypada. Pułki. Dywizje. No to pierdoły też muszą być. Krzyżem. Ruszyłem na bezczelnego. Zastygła rzeczywistość. Powstanie, wojen, nieprawości, niewoli, zmagań, nadziei wielkich i dramatów polskich. Zastygła? Nie, nie zastygła. Przyjdź, chodź, nie zastygła. Przyjdź i dzieci przyprowadź, dzieci i wnuki. Przyjdź, nie zastygła. Krzyże wyciągają ramiona, kamienie mówią, prochy zapładniają. Przyjdź, nie zastygła. Bicz rzeczywistości smaga. Smaga przeszłość. Smaga przeszłość i teraźniejszość. Smaga mocno. Zostawia ślady, głębokie ślady. Ślady na mózgu, ślady na sercu. Ślady w wyobraźni, ślady w osobowości. Przyjdź, nie zastygła, prochy zapładniają, krzyże wyciągają ramiona, kamienie, kamienie mówią. Równo, w szeregach żołnierze leżą, ludzie przychodzą, ludzie w coś wierzą, wrześniowe, sierpniowe i styczniowe daty, biało-czerwone, proporce i kwiaty, proporców i kwiatów jak groby, tysiące i myśl jak walka, wrzące, gorące, podziwiając w stolicy chwalę i uroki, na ten cmentarz również pokieruj swe kroki i dzieci swoje przyprowadź tu, za młodu. Tu, wśród poległych, żyje duch narodu. Mogiły harcerskie, tysiące, tysiące i myśli jak walka wrzące, gorące. Kamienie mówią w tej cmentarnej ciszy.
że nie może zginąć. Tylko każde dziecko Polak powinno, niezależnie od religii, chodzić na etykę. Trochę zapłatniają, wszystkie istoty czują, cierpią i mają swoje potrzeby. Jak samemu dobrze zawsze dać i żyć innym. Biało-czerwony. Robert Biedroń, pamiętaj, temu, biało-czerwony. Wiatr historii wieje, rwie patynę kłamstwa i bogów czerwonych oblicze odsłania. I widzę narody bogów obnażonych. Wiatr historii wieje i ich sokołów zdejmuje. Wiatr historii wieje, gra nam na szkieletach koncert ludobójców. Miliony szkieletów, kości powbijane w polską rzeczywistość. W przestrzelinach świszczą wyroki bez sądów. Wiatr historii wieje, piaskiem krwawym rzuca w źrenice tyranii. Kanałami Warszawy wieje wietrze historii, tam konała wolność narodu mojego. I ci, co swe życie kładli na ołtarzu. Kanałami Warszawy wieje wietrze historii, na sztandary wynieś wielkość bohaterów. Wiej wietrze historii, dmij w mózgi młodzieży, w podręczniki szkolne, w katedry historii. Tam ziarno rzucaj, niech tam owocuje. Wiej wietrze historii, przez archiwa zbrodni, akta nasiąknięte krzywdą, krwią i łzami. I daj całą prawdę o systemie zbrodni. Wiej wietrze historii nad ojczyzną moją. Przez mogiły leśne, cmentarze żołnierskie, przez groby nieznane, skrycie mordowanych. Wiej wietrze historii nad ojczyzną moją, z siłą, która skruszy bunkry zła w narodzie. Wiej wietrze historii nad ojczyzną moją, umysły zapładniaj myślą niepodległą i bohaterstwem na miarę naszych czasów. Nasza modlitwa dziękczynna. Klękamy przed Tobą, Boże, zginamy swe kolana. Te Deum Laudamus przyjmij za prymasa Stefana. Do Ciebie, Panie Wszechmocny, wdzięczność codzienna zmierza w słowach Te Deum Laudamus za Polaka papieża. Za solidarność w narodzie, za roztropne działanie. Te Deum Laudamus przyjmij, nasz dobry Ojcze, Panie. Za cud kolejny nad Wisłą, promieniowanie Jego przyjmij. Te Deum Laudamus od narodu całego. Za siłę, moc Jasnej Góry. Z niej wyszło odrodzenie. Te Deum Laudamus przyjmij i nasze dziękczynienie. Czy odpowiedziałem Ci na wszystkie pytania? Tak. Tak. Tak.
Była to audycja literacka poświęcona rocznicy powstania warszawskiego, oparta na wierszach Aleksandra Biedaka, uczestnika tego zrywu wolności, zwiadowcy i łącznika Armii Krajowej, mieszkającego na stałe w Bostonie w Stanach Zjednoczonych. Audycję współtworzyli Jadwiga Kożuchowska, Elżbieta Maciudzieńska, Stanisław Czarniewski i Tadeusz Pejc. Realizacja akustyczna Paweł. Scenariusz i reżyseria Tadeusz Pejc. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Sierpnia 1944 roku, poniedziałek. Wschód słońca 5.21, zachód 20.33. Na dworze 19 stopni, słonecznie. Stan wody w Wiśle 173 cm. Na Woli oddziały generała Reinefarta krwawo wyrąbują trasę w kierunku wschodnim po osi Chłodna, Ogrodowa, Plac Mirowski, Hale Mirowskie, Plac Żelaznej Bramy. Rozpoczyna się budowa wykopu i barykady osłaniającej przejście alejami jerozolimskimi ze strony północnej na południową, czyli z domu numer 20 do domu numer 17. Przejście to do ostatniego dnia powstania zapewnia łączność oddziałom z obu części Śródmieścia. Dla ludności cywilnej jest szlakiem ewakuacyjnym. Kazimierz Puszak-Bazyli, przewodniczący Rady Jedności Narodowej, śle depesze do wicepremiera Jana Kwapińskiego-Kaspra oraz Tomasza Arciszewskiego-Szymona. Czytamy w niej. Stwierdzam całkowitą izolację naszego powstania w obozie anglosaskim, podobnie jak w roku 1939. Całkowitą bezczynność sowiecką i wreszcie waszą bezczynność oraz brak choćby jednego oficjalnego słowa do walczącej, płonącej, stale bombardowanej i opadającej już z sił prawie bezbronnej Warszawy. Te słowa dyktuje mi obowiązek powiedzenia prawdy o położeniu bez przesady i tragizowania. Stwierdzam, mijają ostatnie minuty. Bazyli. Jest godzina 17. Słuchają Państwo Radia Maryja. Zapraszamy na czas życzeń i pozdrowień na antenie radia. Niedziela, 7 dzień sierpnia. Pragniemy złożyć jak najlepsze życzenia dzisiejszym jubilatom, solenizantom, a do nich należą Dorota, Kajetan, Klaudia i Konrad. I jak najlepsze życzenia Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej, wielu, wielu łask potrzebnych dla Was na co dzień. Tego życzymy wraz z dedykacją muzyczną.